lutym miesiącem chorób rzadkich oraz świadomości zespołu Marfana. Dzisiaj dzień 25. Będę mówił o różnego rodzaju zaświadczeniach, orzeczeniach i petach itd. Osoby z chorobami rzadkimi oraz zespołem Marfana często mogą liczyć na wsparcie w postaci orzeczenia np. o niepełnosprawności. Często boimy się tego, żeby dziecko, dziecku y, robić takie orzeczenie, żeby weryfikować jego stan zdrowia przed komisją, ale jest to bardzo ważne i potrzebne z takiego praktycznego punktu widzenia. Mając orzeczenie o niepełnosprawności y, na przykład dziecka, y, możemy liczyć na różnego rodzaju y, pomoc y, instytucjonalną. Jednym z, taki, z takich. Elementów jest tak zwany IPED, czyli indywidualny plan terapeutyczno-edukacyjny w szkole. Dzięki temu, że mamy orzeczenie o niepełnosprawności, możemy wystąpić w szkole o, o tak zwany IPED. I e, poprzez to, na przykład, dziecko może mieć dostosowaną ławkę do, do swojej wysokości, może mieć dodatkowe zajęcia wyrównawcze czy pomoc edukacyjną w szkole. I to wszystko jest w ramach. Nie są potrzebne żadne dodatkowe opłaty, ani, ani nic więcej, tak naprawdę. A jest to bardzo ważne, ponieważ z takim IPET-em idą również pieniądze dla szkoły, i szkołą bardzo często się to po prostu opłaca, żeby dziecko miało wyrobione taki, takie orzeczenie, taki IPET bo dzięki temu właśnie mają dodatkowe środki na, na takie wsparcie dla dziecka. Ja bardzo długo z, zlekałem z tym, żeby wyrobić już dla siebie orzeczenie o niepełnosprawności, ponieważ czułem się po prostu sprawnym człowiekiem i uważałem, że nie potrzebuję takich... Nie potrzebuję, czy, czy, czy to głupio mi było myśleć o tym, że... Mógłbym, mógłbym być osobą niepełnosprawną, ale wiem, że teraz, że mając orzeczenie o niepełnosprawności, chociażby mam łatwiejszy dostęp do, do lekarza. Nikt tutaj nie, nie wątpi w to, że jestem chory i, i to trochę w nawiązaniu do wczorajszego filmiku, w którym mówiłem, że nie ma, że niektórych niepełnosprawności nie widać. Tutaj też, też tego to dotyczy. Oprócz tego, czasami, w, jeżeli dziecko potrzebuje jakiegoś dodatkowego wsparcia, dziecko czy młodzież, można liczyć na zwolnienia z egzaminów, czy dodatkowy nawet czas na, na egzaminach, na przykład jeżeli dziecko ma poważne problemy ze wzrokiem, i wtedy, wtedy możemy liczyć dzięki takim orzeczeniom. Takim dokumentom na, na więcej czasu na egzaminach. Pamiętaj, że tętniak rośnie w, w ciszy, a my przerywamy tę ciszę.